Cześć. Akwarium ma się w sumie dobrze. Jest lekki zakwit wody, co widać zresztą, nie? Ale ono już chyba 3 tygodnie siedzą w nim ryby, a samo ma trochę więcej, nawet chyba 4 tygodnie czy coś koło tego. I włączyłem lampę UV, to jest najlepsze na zakwit wody i tyle. Roślinki nie rosną spektakularnie, ale wystarczająco, żeby nie było oglonów. W zasadzie nie musiałbym czyścić przed niej szyby, ale przeczyściłem dzisiaj tak po prostu, bo musiałem dzisiaj dużo roślin wyciąć, bo tu już ten korzeń był cały już zarośnięty aż do powierzchni i tak już po prostu nie było prawie go widać, znaczy tylko tą jedną stronę było widać, więc tak trochę powycinałem. I generalnie jestem zadowolony z tego, jestem trochę zdziwiony, że latosy zostały na takim niskim poziomie. Po prostu zmieniła się trochę twardość wody, bo dołożyłem więcej kamieni i lotosy teraz mają takie mocne liście, ale niestety nie idą w górę. Pójdą, myślę, że pójdą. Więc to fajnie mi rośnie opornogeton, którego niestety nie bardzo widzicie i chyba go wam nie jestem w stanie pokazać. O, dosłownie tam przy tylnej ściance wystają 3 liście. I no mam nadzieję, że on pójdzie do powierzchni. Ma takie fajne, duże liście, dość mocne, jakich wcześniej nie miewał, więc myślę, że pójdzie do powierzchni i będzie to dobrze wyglądało. Muszawiec jest głodny. Noski też. W drugim akwarium na razie nie robię nic, bo tam nie ma ryb. A, widzę, że to tło mi odpadło. No dobra, przepraszam Was. Korzenie się moczą, one jeszcze nie toną. Ludwigia rośnie ładnie. Sagitaria się też rozmnaża ładnie, to jest ta mniejsza trawka, Ludwigia to czerwone. Widzę, że ten taki fajny echinodrusek, który nie wiem jak się nazywa, też już zaczyna puszczać listki, tam jest jego większa wersja, już do powierzchni doszło praktycznie. I brzydki worek na środku, który przyciska korzenie, bo się inaczej nie da. Jest trochę glonów, przez ponad 2 tygodnie nic nie robiłem, nawet szybki nie trzeba czyścić. Więc też taki spokojny, myślę, że ten start się też powiedzie bez żadnego problemu. To znaczy tak, ogólnie jeśli chodzi o start dla utechów, to ja nigdy nie miałem złych doświadczeń, jeśli mieszkałem w mieście i była normalna miejska woda. Tu na wsi ta woda ze studni, zdarzały mi się dziwne sytuacje z glonami, bo tak normalnie to no, po prostu w utechu takim zwykłym, prawidłowym, bez żadnych kombinacji nie ma glonów, po prostu nie ma glonów. Przez dobrych 6 lat nie miałem ani jednego glona. Nie miałem w ogóle, nawet chyba więcej, nie miałem nawet czyścika do szyb, więc coś takiego jak glony w dobrze normalnym lautechu na normalnej wodzie nie istnieją. Jak się przywali za dużo ziemi albo coś tam, albo się dołoży jeszcze jakichś nawozów, albo coś, to się mogą pojawiać jakieś cuda. Tak, to nie. A, tu już z tych zmian, których nie widzieliście, to teraz już jest tu pełne światło. Już więcej światła nie będzie w tym akwarium. Dobra, hejka.